Serdecznie zapraszam Państwa na wystawę Bunt – Ekspresjonizm Transgraniczny – Awangarda, zorganizowaną przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Artystycznego. Ekspozycję tę pokazywaliśmy już w Muzeum Narodowym w Poznaniu, w Muzeum Okręgowym imienia Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz w Muzeum Kraszewskiego w Dreźnie. Wystawa ta honoruje donację profesora Stanisława Karola Kubickiego, syna polsko-niemieckiej pary artystów Margarety i Stanisława Kubickich dla polskich muzeów. Ta donacja obejmuje blisko 100 prac graficznych i rysunków, które bardzo często są unikatami i dzięki temu wzbogacą polskie zbiory muzealne. Ekspozycje uzupełniają prace artystów współczesnych nawiązujące do twórczości grupy Bunt, istniejącej w latach 1918-1922. Artyści współcześni z Poznania i Wrocławia nawiązują do nich pod względem technologicznym i programowym, podejmując przede wszystkim kwestię sztuki zaangażowanej, to znaczy podejmującej problematykę społeczną i polityczną, także w dzisiejszych warunkach lokalnych i globalnych. Logo naszej wystawy to praca Andrzeja Bobrowskiego, transformacja M na S, nawiązująca w swojej ikonografii do autoportretów współzałożycieli grupy Bunt, Margarety i Stanisława Kubickich, których syn ofiarował prace graficzne dla polskich muzeów. Kubicy nigdy nie przedstawili się jako para, tak jak grupa Bunt nigdy nie przedstawiła się na autoportrecie zbiorowym. Praca ta ma być zatem symbolicznym autoportretem grupowym Buntu. Autoportret Kubickiego jest znacznie mniejszy niż jego wizerunek w ramach przedstawienia Transformacja M na S. Nie zachował się także do naszych czasów i znany jest już tylko z okładek czasopisma Zdrój, a także z czasopisma niemieckiego Die Aktion. Instalacja Przenikanie autorstwa Karoliny Ludwiczak i Marcina Stachowiaka także nawiązuje do autoportretów kubickich, lecz uświadamia zupełnie inne aspekty artystyczne. A mianowicie to, że linoryty, czyli ulubiona technika graficzna ekspresjonistów, mogły być odbijane wielokrotnie, podczas kiedy ten szklany relief nawiązujący do formy płyt linorytniczych można było odlać tylko raz. Na naszej wystawie pokazujemy także dwa plakaty uwidaczniające początkowy i końcowy moment istnienia grupy Bunt, a więc pierwszą wystawę w Poznaniu w kwietniu 1918 roku oraz ich ostatnią wystawę w Berlinie w roku 1922, kiedy pokazywali swoje prace w ramach Międzynarodowej Wystawy Artystów Rewolucyjnych. Oto unikalne plakaty pierwszej wystawy grupy Buntu, które zostały przygotowane w dwóch językach, po polsku i po niemiecku, co łamało lokalny status quo Poznania w środku I wojny światowej. Plakaty te stały się bowiem pacyfistycznym wezwaniem do pojednania międzynarodowego. Co szczególnie warto podkreślić we Wrocławiu, to, iż pokazujemy tutaj także grupę prac Stanisława Kubickiego, powstałych w Chełmsku Śląskim i są to pierwsze pejzaże i architektoniczne linoryty, które powstały w kręgu polskiego ekspresjonizmu. Praca Stefana Szmaja Pocałunek jest jedną z pięciu, które w 1918 roku w Poznaniu wywołały skandal obyczajowy. Ze względu na ten skandal prace zostały usunięte z oficjalnego salonu Towarzystwa Sztuk Pięknych i przeniesione do pomieszczeń zastępczych. Artyści Buntu byli również malarzami i rzeźbiarzami. Do naszych czasów praktycznie nie zachowały się barwne prace powstałe w tym kręgu. W związku z tym szczególnie ważne są te dwa pastele, które profesor Kubicki przekazuje Muzeum Narodowemu w Poznaniu. Pieta Władysława Skotarka i Modlitwa do Słońca Stefana Szmaja, będące symbolem ponadkonfesjonalnej religijności, która miała stanowić remedium na tragizm i traumę I wojny światowej.
Ekspozycja sztuki historycznej powstałej u schyłku I wojny światowej i wkrótce potem uzupełniają prace artystów współczesnych, uświadamiające odbiorcy żywość tradycji i estetyki ekspresjonizmu aż do dziś w sztuce współczesnej. By wskazać na to, że w okresie międzywojennym tradycja ekspresjonistyczna żywa była zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, a w okresie I wojny światowej był to jeden wspólny obszar kulturowy. Do tego projektu zaprosiłam artystów współczesnych zarówno z Poznania, jak i z Wrocławia, gdzie tworzyli wybitni architekci, malarze i graficy ekspresjonistyczni. Na naszej wystawie mamy zatem zarówno drobne obiekty niegdyś reprodukowane w czasopismach, jak i prace wielkoformatowe, które pokazują zmianę paradygmatu odbiorczego sztuki oraz to, iż grafika jest dziś niezależnym, wyemancypowanym medium, które zdominowało współczesną ikonosferę.